Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Następna fajna nowa rzecz od Huawei'a. Huawei MatePad 11, czyli tablet. Otóż to dosyć duży, jak widać, ponad 10 cali, prawie 11 cali przekątna. Urządzenie wpadło do mnie ze wszystkimi możliwymi akcesoriami, mianowicie jest do tego rysik, można podłączyć myszkę, można podłączyć taką fajną klawiaturę, ale powoli, wszystko na razie na spokojnie ogarnijmy sobie, zobaczmy. Sam wygląd tabletu, powiem Wam, że schludny i ładny. Z tyłu aparaty, oczywiście logo Huawei'a. Dużo tematów, jeżeli chodzi o na przykład mikrofony. Mamy jeden z tyłu w aparacie, drugi mamy tutaj, trzeci, czwarty. Przyciski głośności, z tej strony power. Przycisk mamy otóż to od góry z fajnym takim czerwonym akcentem, przy okazji dwa głośniki z jednej strony, dwa głośniki z drugiej strony, port ładowania, dolna strona tylko i wyłącznie na kartę rozszerzeń, tu możemy włożyć tylko i wyłącznie jakąś kartę microSD, żeby sobie rozszerzyć w ogóle pamięć. No cóż, tablet na niejakim Harmony OS-ie, czyli temat znany w jakiś tam sposób nowy, można by powiedzieć, czyli system operacyjny od Huawei'a. Za nim za chwilę, ale najpierw myślę, że specyfikacja. Co mamy tutaj w środku, jeżeli chodzi o ten smartfon, tablet? Myślę, że wiadomo, zacznijmy od naprawdę dużego i fajnego, szczerze mówiąc, powiedziałbym, ekranu. To jest oczywiście jego jasność maksymalna. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj ekran oczywiście przekątny 10,95 cala. No czyli praktycznie 11, można by tak to ująć. Fajnie, sprytnie tutaj wszystko, ładnie, że tak powiem, w nim jest oznaczone, pochowane. O, siemanko, tutaj jestem ja. Oczywiście przy okazji możecie zobaczyć, że jeszcze aparat tutaj, no, więc to sobie tak przy okazji. Ale co mamy odnośnie tego ekranu? Właśnie ramka, żeby ją było widać. Mamy akurat jakieś ciemne tło, ale wejdźmy sobie w coś. Akurat ciemny temat ustawiony tutaj pewnie też. Wyszukiwawce tak samo, no ale chodzi o to, że ramki no są jakieś tam małe, ale no nie ma dramatu, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tego akurat ekranu. Jak widzicie, takie 5 mm z każdej strony dookoła teoretycznie jest. Ale dobra, idąc dalej odnośnie tego ekranu. Matryca IPS-owa, rozdzielczość 2560x1060, PPI 267, przestrzeń barwowa praktycznie DCI-P3 jest ok. 120 Hz odświeżanie tego ekranu, no to już mi się podoba, nie jest żaden OLED, AMOLED, ale spokojnie styka to, co tutaj według mnie jest. Chwilę już go używam, powiem Wam, że no, ekran jest naprawdę fajny, jasność jak najbardziej odpowiednia. Fakt, mogła być może jeszcze trochę większa, ale moim zdaniem naprawdę to wystarcza, jeżeli chodzi o ten ekran. No i myślę, że najważniejsza rzecz, procesor, co my tutaj mamy. Spodziewalibyśmy się jakiegoś Kirina 990, ale mamy Snapdragona 865, czyli 8-rdzeniowa jednostka, jeżeli chodzi o właśnie procesor, 6 GB pamięci RAM, 120 GB pamięci wewnętrznej, grafika Adreno 650. Jak to się sprawdza? Powiem Wam, że na wstępnie, chwilę go używając, nie jest mówiąc krótko źle, a powiedziałbym, że nawet fajnie. Trochę irytuje, może nie do końca na dzień dobry zainstalowane dużo jakichś różnych aplikacji, ale no wiecie, no to jest jakby Harmony OS, więc starałem się zawsze pokazać, że tutaj różne dziwne, dużo różnych aplikacji można sobie, że tak powiem, poodpalać, w ramach tego systemu już jest trochę poinstalowane. Idąc dalej, co my tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o, myślę, że kwestie aparatów, można się tutaj w jakiś tam sposób nad nimi pochylić. Mamy 13 megapikseli ze światłem 1.8, jeżeli chodzi o aparat tylny. Druga soczewka, co my tutaj mamy, żeby sobie rzucił okiem. No teoretycznie opisuję to jako jeden, ale fakt, bo jest jeden, bo drugi to jest lampa. Ale Łucek by się dał zrobić w balona. Właśnie tak patrzę i się przyglądam. Jeden to jest lampa, a drugi to jest oczywiście aparat. Co ten aparat potrafi nam zrobić, jeżeli chodzi o zdjęcia? No powiedziałbym, że szczerze mówiąc, wejdźmy sobie tylko w tryb normalnego, gdzie tu mamy zdjęcia zwykłe, mamy pojedyncze, cóż, teoretycznie cyfrowy jakiś zoom, no więc tutaj za dużo, czekajcie, cyknę sobie coś, za dużo tych fotek raczej sobie nie porobicie, no więc wiadomo, kto robi zdjęcia tabletem. No ale cóż, jest taka możliwość. Następne tematy, jeżeli chodzi o specyfikację. Bateria 7250 mAh, jest naprawdę duża.
Jak już go sobie trochę używam, powiem wam, że jeśli pracujecie, coś robicie na tablecie, praktycznie cały dzień macie, no te 8 godzin to minimum, albo i nawet więcej na tym tablecie dacie radę pracować, więc to na pewno wielki plusik moim zdaniem. Jeżeli chodzi o kwestię uładowania, muszę tu go odłożyć. Jest ładowarka na pokładzie, mamy tutaj praktycznie, co tu jest odnośnie uładowania, jest 5V 4,5A. I to praktycznie 5V 2A, no czyli jak widać trzeba sobie pomnożyć przyjęć razy 4,5, to zobaczycie ile watów łącznie da się tutaj doprowadzić do tego tabletu. Standardowo jest oczywiście na pokładzie jeszcze kabel USB, USB typ C, bo tak jest ładowany. Otóż to ten tablet. Jeżeli chodzi o tematy łączności, no to tutaj Wi-Fi do standardu AX, 2,4,5 GHz oczywiście obsługuje, Bluetooth 5.1 i cóż, jest też OTG w ramach portu USB typ C, więc pod tym względem spoczko. Czujniki wiadomo, standardowo żyroskop, kompas, czujnik hala, czujnik grawitacyjny. GPS oczywiście też, GPS, GLONASS, Baidu, Galileo, QZSS, więc praktycznie wszystko. 4 głośniki, 4 mikrofony, ale to już wam powiedziałem. No i cóż, myślę, że idąc z tą kwestią, Harmony OS, jak to w ogóle wygląda, jak to się sprawdza? No więc cóż, czy czegoś wam to nie przypomina? No tu mamy to, tu mamy to, tu jest tak. Oczywiście też można tablet sobie w tej płaszczyźnie ogarniać, ale do filmu, żeby mi to jakiś ładnie łapało. To jest tak, oczywiście mamy jakieś ustawienia, coś wam to przypomina? No, praktycznie tu mamy rzeczy podłączone, super device, urządzenia w pobliżu, więcej połączeń to widać, ekran główny, tu możecie sobie ustawiać rzeczy, wyświetlacz. Tryb książki też fajna sprawa, bo wygląda ekran wtedy praktycznie czarno-biało. Widzicie? Już się zmieniają praktycznie na kolory takie. Fajnie, że się chce coś poczytać. Ochrona wzroku wiadomo, rozmiar wyświetlacza. Tu możecie sobie wszystko poustawiać, kolory, inteligentna rozdzielczość, częstotliwość też dynamiczną mam akurat ustawioną. Można od razu wbić mu 120 Hz, wtedy może pewnie trochę mniej na tej baterii wyciągnie, wiadomo. W tym atak dźwięku to widać co tutaj jest, powiadomienia, można poustawiać różne rzeczy, zabezpieczenia biometryczne. Jest rozpoznawanie twarzy, oczywiście szybko sobie rozpoznamy czym... O. Ja się schowam w ogóle, żeby nie było. O, nie mamy. Pyk, jestem. Widzicie, jak to teraz jest za kamerą, nie ma mnie. Jest turbo szybkie, super, to mi się podoba. Ustawienia tego, baterii, pamięci. Co tu mamy, zabezpieczenia, prywatność. No powiem wam, że taki, no nie da się ukryć, że jest to bardzo wzorowane na poprzednich nakładkach i tematach związanych odnośnie Androida, który powiedziałbym, że Harmony OS jest bardzo jemu bliski. Gdyż na przykład chcecie sobie coś zainstalować, jakąś aplikację, fakt, macie App Gallery. No tutaj aplikacji już jest naprawdę dużo, Huawei się stara. No to co tu w ogóle, coś mnie nie dogrywa. Grafik, czekajcie. Zróbmy sobie tak. Wszystko jak za starych, dobrych czasów. Wchodzimy do App Gallery, ciach, no widzicie już aplikacja Allura jest. No, coś musiałem przeładować, nie pasowało. No wszystko możecie sobie instalować, bo praktycznie bez problemu dowolną aplikację androidową wrzucicie, każde APK. Co tam chcecie sobie dograć? Nawet powiem wam, że bez problemu działa Google Bot. Od Google'a jest zainstalowane i nawet pisanie głosowe też działa, więc za jego pomocą, więc to ta funkcja jest spoko. Wiadomo, usługi Google'a, no to trzeba będzie pewnie pokombinować, żeby były normalnie YouTube i tak dalej, Gmail, ale są też zastępcze aplikacje, więc o to już się tak bardzo teraz nie trzeba, że tak powiem, martwić. Więc w temacie softowym, no tutaj też wiadomo, tu wstecz wszystko działa tak, jak było kiedyś. Na wstępie tyle od takich odnośnie rzeczy systemu. Oczywiście co mamy z akcesoriów? Mamy ten rysik, którego możecie używać, jego się montuje tutaj, on też w taki sposób się ładuje indukcyjnie, trzyma się w miarę mocno, no co tam rysikiem można porobić, pewnie wszystko co się chce, ja muszę sobie go rozkminić, bo oczywiście rysik to rysik, wiadomo, coś można pomalować, porysować, ale to muszę pewnie coś doinstalować, ale wstępnie jeszcze tego nie zrobiłem, więc pewnie sobie popatrzymy. Dla mnie fajniejszą rzeczą bardziej niż ten rysik jest myszka. Normalnie możecie używać, widzicie, kółeczko, wchodzimy gdziekolwiek, ciach. Normalnie też funkcję Androida ogarniać. No świetna sprawa ta myszka, powiem wam, że bardzo fajnie działa, żeby było śmiesznie. No, standardowe dwa przyciski scroll, przycisk scrollu. Tu jest jej parowanie po Bluetoothie, banalne, przytrzymujecie, wykrywam. Jest ok, żeby było śmieszne. Gdzie jest bateria? Tutaj. Bardzo fajnie to rozwiązali. Dwa magnesy, ciach. Chodzi, działa. Powiem wam, fajne rozwiązanie.
Mi się to jak najbardziej podoba. A żeby było mało jeszcze akcesoriów, jest fajne etui, które, no, powiem Wam, ładnie bardzo, naprawdę wykonane. To nie jest żadna skóra, ale coś takiego, powiem Wam, mocna i w dodatku twarda, żeby nie było. No i co w środku w tego etui jest? Oczywiście po pierwsze jest składane, można sobie tam różne tematy zrobić. Macie normalną klawiaturę, więc wystarczy sobie podłączyć tutaj tablet, żeby było oczywiście oczywistość. On się trzyma na magnesie, więc tutaj stworzenie czegoś takiego, czyli no małego, może to sobie odsunę na dół, normalnie tabletu, na którym chcecie coś ogarniać z tą myszką. Zestaw bardzo fajny, cokolwiek chcemy sobie napisać. No jak widzicie, cokolwiek pisze, co chce. Klawiatura od razu się łączy, więc nie ma tu problemu. Układ, jak widać, klawiatury praktycznie normalny. Macie oczywiście różnego rodzaju na niej skróty klawiszowe, gdzie można sterować jasnością. Właśnie zobaczmy sobie, przejdźmy tylko może na główny ekran funkcyjny. Jasność w dół, jasność w górę. Oczywiście głośność też. Gdzie tu jest? Pokazała się pewnie, ściszyłem na minimum. Patrzcie tutaj z prawej. O, moje lampy się niestety odbijają, sorki. No ale temat oczywiście jest, możemy też go zblokować. Rozblokowanie szybko, naprawdę turbo, ten rozpoznawanie twarzy jest jak dla mnie zarąbiste. Oczywiście można w dwóch płaszczyznach sobie go ustawić bardziej tak pochyłym, albo go w ogóle stamtąd odbiłem. Ale to fajnie, powiem Wam, że mega to się trzyma na tych magnesach. Fakt, że trzeba troszkę użyć siły, żeby puściło całość, ale nawet tutaj te części też magnetycznie się trzymają, żeby go wyjąć. Też trzeba się postarać, więc no teoretycznie całe urządzenie, sorry za odbicia, ale tak możemy sobie to ustawić. Może służyć normalnie jako mały taki komputer, który możecie sobie ogarniać różnego rodzaju tematy, jeżeli chodzi. Czekajcie, muszę to dać tu, żeby to ładnie stało i się światło nie odbijało, w którym możecie normalnie korzystać i pracować. Ja się na nim bawię, robię moje różne prywatne rzeczy związane z jakimiś tam pocztą, te sprawy. Pewnie tak go sobie potestuję, więc no tutaj temat myślę, że ciekawy na pewno. Oczywiście gry, jak widać, trzeba poinstalować, coś poinstaluję, więc pewnie nagram, jak to wypada granie na nich, bo jeszcze tego tutaj nie mam wrzuconego, ale powiem, że wstępnie naprawdę tablet działa szybko. No i Snapdragon, ten cel, który tutaj mamy, czyli 865, myślę, że będzie się to dobrze sprawiało, 6 GB RAM-u, mogło być trochę więcej, ale spoko. No i oczywiście po zamknięciu tego wszystkiego, klawiatura nie trzyma się magnetycznie, więc sorry za ostrość, o, w tym temacie ona tu będzie odpadać, ale robi się z tego takie fajne, naprawdę poręczne coś i to mi się mega turbo podoba. Naprawdę wygląd i wykonanie całości, no powiem Wam, że naprawdę jak dla mnie wysoki poziom i jakby prędkość działania tego Harmony OS-a 2. Oczywiście już aktualizacje jakieś przychodzą, powiem Wam, jest naprawdę na moim zdaniem zadowalającym poziomie. No cóż, na razie wstępnie tyle. Ja biorę się za testy, sprawdzę, jak to działa, zobaczymy. Mi na razie prywatnie powiem, że się podoba. Fakt, nie ma, nie jest HMS, nie ma GMS-a, ale czy to jest potrzebne? Wszystko da się obsłużyć w inny sposób, a wyceniony jest naprawdę bardzo fajnie jak na możliwości tego urządzenia i powiem Wam, że tak wstępnie jak dla mnie, fajnie i szybko to działa. Dobra, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie oczywiście w komentarzach, playlista o nim będzie. Ja biorę się za testy, ogarniam. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!